Siema wszystkim. Z tej strony Kwiatek. Witam ponownie na kampie. Dzisiaj taki szybki wypadzik na działkę. Dawno mnie tu nie było. Miałem w planach robotę, a mianowicie dobra informacja, bo mam deski na podłogę. Chciałem właśnie zacząć to dzisiaj robić, ale stwierdziłem, że jeżeli zacznę to robić, to nie będę miał czasu na nagrywanie. Chciałbym się z wami przywitać i przypomnieć o sobie, że jeszcze żyję. I zapodać wam jakiś materiał. Także dzisiaj delikatnie, tak bez większego wysiłku posiedzę sobie. W planach jest właśnie napój, który właśnie zacznę już robić. Jakieś tam patenty tutaj jeszcze sobie chcę sprawdzić. Pokażę wam co i jak. No i gwoździem programu będzie ognisko i kurczak. Kurczak z ogniska zamierzam zrobić. No, oczywiście jakaś tam fajka. O, zrobimy sobie bawełnę, zwęglimy, mam puszeczkę do zrobienia. No i nic, posiedzimy, coś tam pogadamy. A u mnie cóż, stara bida. Nie miałem ostatnio czasu na nagrywanie. Dlatego mało materiałów, chociaż chęci są. Niedługo może będzie lepiej, jakiś urlop, to może coś się nagra. No a tymczasem herbata. Pogoda fajna, bo słońce w końcu nie praży. Da się wytrzymać. No i ta przyroda, jaka tu się zrobiła. Kurde, istna dżungla. Jest tak fajnie. Taki klimat. Na tej mojej miejscówce. Ja wiem, że wy tam pewnie wolicie z lasu filmy i tak dalej, czy z nadwody, ale dla mnie, nie ukrywam, jest łatwiej na przykład nagrać i mógłbym częściej stąd nagrywać filmy niż z wypadów, bo łatwiej mi tu przyjechać i szybko i przyjemnie wszystko zorganizować niż jakąś tam dłuższą wyprawę. No tutaj myślę, klimat jest zachowany, także lubię tutaj stąd jakieś filmy a la zapychacze nagrywać. Dajcie znać, czy chcecie ich więcej, czy nie. Bo w sumie bym mógł. Zobaczcie, jaka tu jest zieleń. Herbata zacznie gotować, ale tu taki babel, żeby go trochę obrobić.
będzie kijas na kurczaka. Musimy go tu odpowiednio skrócić. Mam dylemat, bo nie wiem, czy lepiej by było na grubszym kiju kurczaka robić, tylko on jest nierówny, krzywy. Będzie się go słabo obracać. Z drugiej strony ten jest cieńszy, ale chociaż też nie jest za prosty. No ale tego będzie też trudniej przepołowić. Mimo wszystko chyba wezmę ten cieńszy badyl. No. Się na coś przyda. Kijachy do kolekcji. Jest przed południem jeszcze. Chwila, także ja tu sobie przygotuję wszystko. Ale tego kurczaka to zacznę robić dopiero, nie wiem, pewnie koło 16. Nożyk i zabawa. Związko schodzi. Świeżutkie. No, niedługo będę miał właśnie więcej czasu. To zrobię tą podłogę tutaj. Drewnianą. Chociaż z tymi trocinami. Tu są wysypane z korowania tych wszystkich belek. Jest ok, nic tu nie urosło, tak jak kiedyś przychodziłem i wszystko było zarośnięte. Teraz te trociny tu leżą. Jest dobrze, nic nie zarasta, nie muszę tutaj się męczyć z tym, żeby to czyścić. Słuchajcie, właśnie teraz trzeba to jakoś zrobić, żeby tutaj ten kij naturalnie leżał. Dobra, tak. Ja już widzę, że z tym kijem będzie problem, bo on jest pokrzywiony. Będzie się słabo tego kurczaka obracać, ale dobra. Może być za łatwo. Później będzie lepiej smakował taki kurczak. Nie wiem, jak tą dziurę tu zrobić, kurde. Dobra. Niszczymy te siekierki, nie? Okej. Jest dobrze. No, ładnie nam pękło. Chodzi właśnie o tą szczelinę. Żeby tu później móc po prostu poprzeczne patyki włożyć, nie? I żeby ten kurczak się trzymał.
Gdzie ja robię takie klinki, żeby później łatwo było przyłożyć poprzeczny patyk, który będzie przytrzymywał kurczaka. Jak się tego nie zrobi, to później jak on tu będzie, się będzie przebijało kurczaka, to po prostu się nie trafi w tą dziurę, nie? Jeszcze takie dwa szpikulce, żeby później przełożyć o, tutaj w tą dziurę, żeby weszły. Nie? I w ten sposób kurczaczek będzie nam się robił. I tak, pozostało nam tylko zebrać drewno na ognisko. Staram się znaleźć jakieś liściaste, żeby nam się nie dymiło. I poczekać parę godzin, bo jest za wcześnie jeszcze. Muszę trochę zgłodnieć i mam tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Także może wam jeszcze tylko pokażę teraz ten patent z tą plandeką taką, którą sobie tutaj zrobiłem, której nie pokazywałem wam na filmie o budowie tego kampa, tego domku, tej budy. Więc pokażę wam to, a później już wrócimy do, przeniesiemy się w przyszłość do popołudnia i rozpalimy ogień. Jest taka plandeka podczepiona od namiotu N6, który zresztą mam i leży nieużywany, kupiony 30 lat temu. Wiecie, taki duży wojskowy namiot. One teraz w ładnych cenach chodzą, ale nie o tym. Kolejny haczyk jest tu. Tu jest akurat zawiązane. Kolejne. No, a tu nam spadło. Co się zdarzyć nie powinno. Chyba tak miało być. Byk. Jeszcze jeden haczyk. Wiecie co, bo z tą kamerą to kurde się nic nie da zrobić. O. Nie dało się tam łatwo tego pokazać, no ale wiecie o co chodzi, zwija się po prostu. Później rozwija, no jest taka plandeka. Tutaj ona jest taka skośna, jak widzicie. Przestanę prosto. Bo tylko taka ta folia była po prostu, nie było równej, ale ja tutaj mam taki kawałek jakby, żeby dołożyć tutaj taki trójkąt, doszyć do tego albo doczepić jakoś, żeby było równo, albo po prostu tak zostanie. Wiatry i tak najczęściej wieją właśnie z tamtej strony, więc to właśnie fajnie chroni, żeby z tamtej strony nie zacinało, skąd wieje. To jest taki sznurek, ja te wszystkie sznurki zostawiłem. O. Zaczepiam sobie, wtedy mi tam nie podwiewa. Tutaj odstaje, bo nie wiem, chyba haczyk odkręciłem. Tutaj jest normalnie przyczepione. O. Tam jest przyczepiona, teraz mi to wisi. No ale to teraz jakiś znajdę gwoździk czy coś i będzie ok. No i takie coś. Pierdoła. Ale fajne. I za chwilę bierzemy się za ognisko. Czyli dla mnie za jakieś 5 godzin.
Dobra, to co, słuchajcie, odpalamy. Metodą tradycyjną i dającą najwięcej satysfakcji. Ledwo mi się zapaliło, powiem wam szczerze. Dobra, wsadzamy. Tutaj to mam tyle tej kory w tym ognisku, że mi się wszystko powinno zapalić. Kory ci u mnie dostatek. Zawsze najprzyjemniejszy moment rozpalania ognia. Te pierwsze chwile, kiedy ogień zaczyna łapać te drobne patyki. Wszystko skrzeczy, strzela. Elegancko. Mam tu głównie brzozę. Że nie powinno się dymić, jak się rozpali. No i bierzemy się za kurczaka zaraz. Na walkę z kurczakiem, żeby go nadziać na kija. Ładnie dym idzie do góry. Pięknie. O to chodzi właśnie. Jest kurak. W momencie, jak nam się będzie tam rozpalało, no zrobię sobie taką mini ala, jak to się nazywa, no coś, co pokryje kurczaka, tak, zaprawa czy marynata. No to nie jest marynata, bo kurczak się nie marynował. Zrobię to tylko tak teraz, trochę dla smaka, chociaż w sumie bym go upiec bez niczego, też pewnie byłby dobry z ognia, wszystko jest dobre. No ale gdzieś miałem taką miskę, mam pędzelek do tego, żeby go tam smarować. No i co, oliwa i przyprawy już zmieszane, czosnek, majeranek, sól, pieprz, jakieś tam jeszcze zioła, nie pamiętam. No jedziemy, robimy. Tam przyprawy, wlejemy tą oliwę, ładnie to wygląda, się zrobił błotko takie, trochę mało, ale tylko że właśnie ja tego, z tego nie naleję, bo chciałem już to wlewać, ale przecież jak ja to nałożę na ten kij potem, nie? Będę cały uwalony w tym. Może najpierw nałożę na kij, a potem to po prostu będę smarował. No.
No, spróbujmy to zrobić. Wchodzi gładko. Czekajcie, to będzie tak. O, elegancko. Dobra. Już go tu mamy. No i teraz najtrudniejsza część. A może tu sobie oprę. Czyli przebicie go. No tak, to sobie wymyśliłem. Pewnie są lepsze sposoby, o których mi pewnie napiszecie. Ale tak to sobie wymyśliłem. Chyba zrobię to z tej strony najpierw. Dobra. Myślę, że najpierw trzeba przebić udo. O. Dobra. Teraz przełożyć patyk. Niby przeszedł, ale ciężko. Ciężko, chyba jest za gruby. Muszę sobie nożem pomóc. Nożem, czyli trochę rozszerzyć ten otwór. Mi się złamało, ale wiecie co, to nic, bo ja sobie to nabiję. Walka z kurczakiem. To czekajcie najpierw. Najpierw sobie to otworzę, a teraz raz mi w piach pewnie wpadnie. O, pięknie. Teraz wlazło. Nie o to chodziło. Do końca. O, ale tu przeszło. Pięknie. O. Tym coś będę musiał zrobić tutaj z tymi wiszącymi szkitkami. Wiecie, bo mi chodziło o to, żeby to było w ten sposób, nie? Jak za cienko zestrugam ten patyk, to właśnie się złamie. No i mi nie chcę, za małą tą szparę zrobiłem. Muszę sobie nożem pomóc, żeby mi nie pękło. O. Jeszcze jakiegoś klina by się było. O, tutaj mam. Klina. O! Teraz elegancko przeszło. Nawet skrzydło nabije. Okej. Okay. Mogłoby dalej jeszcze wejść. Może trochę puknąć. Będzie dobrze. Też by się to skrzydło przydało nabić. Kurde. Zestrugamy. O, teraz. Cyk. Dobra, i ta noga mnie denerwuje. Ona by się tu przydała być. Dałoby się, żeby ją związać, ale wiecie co, nie mam sznurka. No, by jeszcze jeden patyk włożyć. O.
O, teraz pięknie wlazło. Właściwie to nie tutaj lepiej. Jeszcze by się przydało patyk wcisnąć. Ok, żeby tą nogę złapać. O! Teraz. Dobra. Jest ok. Nie kręci się. Szyja to tam może się spalić. Ale ładnie. Będzie można go obracać. Moja walka z kurczakiem zakończyła się sukcesem. Trochę te widełki są źle. Już widzę. Więc będę musiał go tutaj smażyć. Znaczy piec. Po prostu z boku bardziej, nie? Tego ogniska. O, w ten sposób bardziej. Ale jeszcze muszę go pomalować. O, pięknie. Jak to będzie wyglądało? To będzie dobre. Nie jest kurczaczek nie ma żadnego farszu, w sensie. Ale to taki na szybko. Podzielę się z rodzinką. Tam trochę do środka tego. Fakt, faktem trochę to rozlazły. Powinno się go jeszcze związać. Ale mi tam nie przeszkadza, jak te końcówki kończyn się ponadpalają, to się odetnie najwyżej. To trochę przypalone. Nie ma bólu. Może się nawet szybciej i lepiej zrobi. Ale tu żar już bije. Jezus Mary. I na razie go tak boczkiem dałem, żeby się nie zjarał od razu. Teraz tam poprawię ten ogień. I grillujemy kuraka. Bawełnę. W ogóle polecam wszystkim puszki po tytoniu. Wygląda to później tak. Fajne, bo są, zakręca się, nie? Ale to po tych tytoniach Petersona. Ten droższy tytoń. Ale puszeczki są eleganckie i to nie tylko na to, żeby węglić bawełnę w nich, nie? Słabe są te naklejki, więc warto właśnie to opalić i później taka fajna czarna puszka zostaje i w ogóle nie trzeba jej przybijać. Jak się wkłada bawełnę do zwęglenia, troszkę tu mało mam, ale mam nadzieję, że się nie zapali tam. Bo ona, tylko tak nie dokręcać do końca, tylko zostawić tak luźno, nie? To wtedy fajnie się ta puszka wypala cała. O. Nawet lekko zamknąłem. Ale się nagrzało od razu. O. I będzie kolejna.
Pamiętajcie tylko, żeby w tym pudełku wyjąć taką uszczelkę gumową, która jest tutaj w środku pod pokrywką, żeby ona po prostu się nie stopiła w środku i nie śmierdziała. Teraz chcę jeszcze sobie przetestować pewien patencik, a mianowicie mam tutaj moskitierę, taką Sea to Summit moją, i chcę ją tutaj podwiesić i sprawdzić, czy zakryje mi łóżko, jak to będzie się sprawowało, jak to będzie wyglądało. Co, ładnie to się to prezentuje. Fajnie na to łóżko pasuje. Tutaj komary to są okrutne, nie? Także wytrwać tutaj noc bez jakiejś moskitiery na twarzy to jest prawie niemożliwe. Zobaczcie, jak tutaj jest, jakie tu trzcińska są od tej rzeki. Wszystko komarzyska i różne jożiny wychodzą. Wiecie, jakie to dobre będzie? Ja. Dla klimatu jeszcze lampa musi być. O czym zapomniałem wcześniej. Lampa zawsze pozytywny klimat da. Nawet w dzień przyjemnie wygląda. Czekam, aż mi się ten kurak zrobi. Chyba zaraz jakieś coś do picia. Może mi się wina napił? W sumie mam, że ona kupiła. Może by tu przyszła i się ze mną napiła? Kurczak już, jak widzicie, dochodzi. Elegancki. Mam, słuchajcie, spełniło się, znaczy spełniłem to, co powiedziałem. Czyli mam gościa. Pierwszego w sumie chyba, pierwszy raz chyba na moim kanale jest jakiś gość. A jest nim moja żona, która przyniosła wino. Sorry za tego gościa, co tam piłuje cały dzień. Niestety, dziś sobota. To co? Żona, polej. Jak ci się klimacik podoba? Bardzo. Kurczaczka zjesz, to zmieni zdanie. Żeby tak czy siak. Cheers! Ta moskitiera jest podobna. Żonka poratowała, ale słodziutkie winko. To jest słodkie? Słodkie, słodkie. Słodkie o smaku mojito. Słodkie, to do deseru bardziej. Na deser będzie kurczak. Zrobił mi się ten... Ta... Zwęglona, już mam dwie puszki. I elegancko. Trochę tam tej farby zostało, takie elementy, które się świecą, to jeszcze pozostałości farby ze środka, ale to można wydmuchać, wyczyścić i będzie dobrze.
A ty co, spałaś? Nie, leżałam tutaj. Ale poćwiczyłam. Ale ci tu zarosło, nie? Tu właśnie nic nie zarosło dzięki tym trocinom. Ale tam ostro, tak nie było. No bo było karczowane kiedyś, a teraz zostawione. Fajnie to wygląda, nie? Mhm. Jak ten ekran oddziela tutaj wszystko. Tak. I tam jest taki busz, a tutaj taka oaza, taka wysepka, że tak powiem, w tej zielonej dżungli. Szkoda nie wiem, czy sobie teraz nie odpalić, co? Wody nie widać przez to ziemsko, nie? Strasznie gorąco, jeszcze od tego ogniska, duszno. Chyba zrobimy to winko, co? Polać? Zrobimy winko? Leje. Słychać, tak. Magiczny kufel się napełnia. Nie, ja żartuję, to sok jest. To jest soczek. Nie mogę odkręcić puszki. Ale ładnie pachnie. Nabijemy. Chcesz też? Mogę spróbować. Mam taką damską. Przygotowaną. Ona jest bardzo fajna. Mogę nabić dwie. Zrobię ci to miejsce. A co to jest? Krzesiwo. To wygląda jak jakiś kluczyk. Co, ja nie wiem, czy w ogóle ciebie słychać. Bo taka cicha jesteś. A to trzeba głośniej mówić, wiesz? Najpierw sobie nabiję. Wybacz. Bo już zacząłem po prostu. Ten kurczak chyba trzeba obniżyć, chociaż tak trochę teraz w dymie jest. To co? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba kret tam wychodził. No, tam wychodził i tutaj. Już też tą kubkę rozgarniałem. O kurczę, ale no. Powiedz mi jedno, żona. Mogę jechać na ponton za tydzień? Możesz. Tak? Tak. No, bo nagrywam, dlatego tak mówię. Przecież nigdy nie robię ci problemów, jak chcesz jechać. Wiem. Bo ja tobie nie robię, jak ty chcesz jechać. I vice versa. Ale ładnie to zrobiłeś, wiesz, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Znaczy fajnie wygląda, jest klimat, tylko te szpary mnie najbardziej bolą, nie? Słuchaj, a to jest zatkane na kozę? Na rurę? No tam włożyłem taki pieniek tylko, żeby wiesz. On ale jest luźno, można go wyjąć. Ale jak postawisz kozę, to wsadzisz tam rurę? Piecyk. No, rurę od piecyka. Piecek jak postawię. Kozy nie mam jeszcze, wiesz? Mogłaby tu trawę wyjadać. Trzymaj. Ja sobie rozpalę większą. Gdzie ogień? Jest tutaj? Nie. Miałam w kieszeni. Jest żar. Znalazł się. Znaczy żona musiała iść. Ale przy okazji tam, nie? Po coś. Tak jest. Dobrze czasem żonę zaprosić. A umiesz odpalać fajkę? Się okaże. Musisz delikatnie najpierw po górze. Nie. Nie ciągnij od razu mocno. Tylko delikatnie po tym. Delikatne buszki, żeby to tylko osmolić górę samą, wiesz? Dasz mi ognia? Daj, ja ci to zrobię.
Dzięki. Pali się? Tylko bardzo delikatnie tam pufaj. Cheers. Dobry sok. Chill. Ile jeszcze ten kurczak? Pewnie już, ale niech się robi. Będzie jeszcze lepszy. Myślisz, że będzie suchy? Wydaje mi się, że nie. To jest zupełnie inna obróbka niż w piekarniku czy w jakimś innym. I tak pięknie jest. Także jak sami słyszeliście, pewnie niedługo ponton. Ze 2-3 dni. Pewnie Wisła. Na pewno Wisła. Już wiem nawet gdzie. Także jak to się mówi? Stejka? Nie. Stejka. Nieważne. Jak? Bądźcie uważni, czekajcie za jakiś czas film z pontonu. Jak się fajka robi gorąca, to znaczy, że za bardzo. Tak, jak się nagrzewa, niedobrze. Za mocno wtedy pufasz. Co ja, papa jestem? Tylko nie możesz. No tak, wtedy trzeba. Jak jest gorąca już taka, wiesz. Że zobacz. Parzy aż. No już powinna odpocząć. Ona. Trzeba palić na chłodno, no. Wtedy najlepiej smakuje. Chociaż jak się te smaki miesza, wino, tam jedzenie. Pali się tak. Na szybko, to wtedy to i tak nie smakuje. Tak naprawdę trzeba usiąść samemu w domu. Popić wodą. Spokojnie zapalić. I wtedy czuć smaki. A tak to tak trochę jest wszystko zabite. Ale uwielbiam ten tytoń. Naprawdę jest spoko. Ten Peterson Old Dublin. Uważam, że jest lepszy niż Sherlock Holmes. Chyba już to mówiłem kiedyś. I lubię go palić. To co? Jemy niedługo, co? Tak, tak. Kopyty. Masz zegarek? Mam. Które? 18:02. 18:02. Także nie zamulam. I... Teraz jemy kurczaka. Zobaczymy, jak to się zrobiło. Cóż, zostałem sam. Ze swoimi myślami. I z kurczakiem. Kurak tak się prezentuje. Spróbujmy go zatem. Jakoś tak, żebyście go widzieli. Próbujemy na żywo. Słuchajcie. Pierś czy udko? Może udeczko, co? Odkroimy. O Jezu, tu jest akurat kość.
Dobra, to pierś. Ależ to czyste. Ja. Powiem wam, że nic mu więcej nie trzeba. Jest idealny. I cóż, słuchajcie, drodzy widzowie, nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć ten film. Postawię tutaj jeszcze fotopułapkę i rzucę tutaj zanętę na jakiegoś zwierza, na Stefana prawdopodobnie, bo chodzi tutaj taka kuna o imieniu Stefan, więc położę tutaj kawałek kurczaka i zobaczymy, czy przyjdzie tej nocy. No i oczywiście będziecie to widzieć już na koniec filmu, czy coś się stało, czy coś zawitało do mojego obozu. Dajcie też jakąś odpowiedź, jakieś info zwrotne, czy chcecie w ogóle takie filmy, jakby na których, które nie są super produkcjami, tylko bardziej luźne i może gdzie ta treść jest mniej skondensowana i są takie luźniejsze, czy wolicie takie rzadziej, a bardziej konkretne filmy. Ja wrzucam fotopułapę, sprzątam majdan, posiedzę jeszcze przy ognisku i tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Pozdrawiam i trzymajcie się. Do następnego. Pewnie spontanicznie.